Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Celem konferencji będzie prezentacja programu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego do samorządu i prezentacja kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak i do Rady Powiatu Sokólskiego. Bardzo serdecznie witam zgromadzone media i witam naszych serdecznie gości. Gościem naszym głównym jest Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, jednocześnie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie podlaskim. Szanowni Państwo, 7 kwietnia odbędzie się ważne wydarzenie, wybory do samorządu. W tych wyborach zdecydujemy, na kogo postawimy w wyborach na szczeblu rad gmin, powiatów, sejmików, w wyborach bezpośrednich. Wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i od tego zależy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Jak zwykle Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach Trzeciej Drogi stawia na sprawdzonych kandydatów, osoby, które mają duże doświadczenie w tym życiu samorządowym, społecznym, gospodarczym. Osoby, które swoją pracą, swoimi dokonaniami udowadniają, że warto na nie postawić, warto je wybrać w tych wyborach, bo to jest gwarant dobrego rozwoju naszych małych ojczyzn. Żeby samorząd mógł stanowić sam o sobie, żeby podejmował decyzje jak najbliżej obywateli, jak najbliżej tych, którzy chcą sami zdecydować, a nie czekać na instrukcje z Warszawy. Jako przedstawiciel rządu też pragnę zapewnić, że współpraca rządu z samorządem musi być wzorowa. Muszą być te projekty, programy, pomysły konsultowane, muszą być wszystkie współfinansowane zarówno ze środków budżetu krajowego, jak i budżetu Unii Europejskiej. To wszystko można zrobić lepiej i szybciej, jeśli się połączy siły. I taka jest moja też rola jako wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, ale też członka polskiego rządu. Chcę, byśmy współpracowali, ale te wszystkie decyzje powinny zapadać w konsensusie, w dobrym dialogu, w rozmowie. Mamy tutaj praktycznie wszystkie szczeble, poczynając od gmin, poprzez powiat, sejmik województwa. Stawiamy na tych, których już Państwo mieli okazję poznać, mówiąc o liderze listy do sejmiku, Cezary Ciślukowski, wiceprzewodniczący sejmiku, ale też wieloletni radny sejmiku województwa podlaskiego, wicemarszałek województwa, osoba, która od lat też spaja wiele środowisk i działań. Jest z nami Bogdan Dyjuk, który też był członkiem zarządu województwa podlaskiego, wieloletni radny. Są osoby, które startują po raz pierwszy do sejmiku województwa podlaskiego, ale z samorządem mają wiele wspólnego. Mówię o Agnieszce Szczygielskiej, o koleżance Koronkiewicz, która startuje z naszej listy z Augustowa. To jest wszystko ważne, żebyśmy znaleźli swojego kandydata, na którego chcemy postawić. Dlatego też na naszych listach jest wielu kandydatów. Do Rady Powiatu też stawiamy na osoby sprawdzone. Miasto, gminy, to wszystko oczywiście jest dla nas też ważne. Jest z nami burmistrz Sokółki. Są z nami kandydaci, którzy przedstawiają swoje pomysły. Reklamują się oczywiście, uśmiechają się do nas z dużych banerów, billboardów, ale też warto nad każdym kandydatem się pochylić, sprawdzić jego dotychczasowe dokonania, zapoznać się z programem, który przedstawiają, to co oferują, no i podjąć 7 kwietnia, czy też w niektórych sytuacjach w drugiej turze tę właściwą decyzję. Dziękuję. Wystawiamy w okręgu numer 2, w którym właśnie jesteśmy, czyli okręgu, który obejmuje miasto Suwałki, powiaty suwalski, sejneński, sokólski, augustowski i moniecki. Wystawiamy 10 kandydatów, 4 kobiety i 6 mężczyzn. Tutaj dzisiaj prezentujemy Państwu reprezentację Polskiego Stronnictwa Ludowego w komitecie Trzecia Droga.
Może parę zdań na początek na temat programu. Przygotowaliśmy program dla całego województwa, ale również dedykowany poszczególnym okręgom. Program, który odnosi się i do spraw i problemów, które dzisiaj są bolączką mieszkańców, potrzebują pilnego rozwiązania, ale odnosi się też do spraw rozwojowych, bo chcemy to województwo zmieniać na nasz pomysł, na nasz kształt, na nasze wyobrażenie. Dlatego też idziemy w tych wyborach po to, żeby zdobyć wystarczającą ilość mandatów do utworzenia koalicji rządzącej województwem. Przez ostatnie 5,5 roku tym województwem rządził zarząd reprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość i w naszej ocenie te ponad pięcioletnie rządy niestety nie przyniosły dla województwa zbyt wielu dobrych rozwiązań, a wręcz przeciwnie, w wielu częściach naszego województwa odczuwamy wielki niedosyt, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Szanowni Państwo, idziemy pod hasłem bezpieczne województwo. To bezpieczne województwo to dzisiaj jest w zasadzie klucz do wszelkich działań, dlatego że wszyscy mamy poczucie tych zagrożeń, które pojawiły się kilka lat temu, zaczęło się od pandemii, następnie mieliśmy do czynienia z kryzysem migracyjnym, który tak naprawdę ciągle gdzieś się na tej granicy tli, no i obecnie żyjemy w cieniu wojny, agresji Rosji na Ukrainę. W związku z tym wszystkie działania, które będą realizowane w województwie są podporządkowane nadrzędnemu celowi, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom województwa. To bezpieczeństwo składa się z wielu warstw, z wielu elementów. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie tak zwanym szeroko rozumianym granic, bezpieczeństwie publicznym, bezpieczeństwie żywnościowym, bezpieczeństwie energetycznym, czy wreszcie bezpieczeństwie zdrowotnym. I w każdym z tych obszarów mamy do zaproponowania mieszkańcom województwa olbrzymie wsparcie i nowe przedsięwzięcia, które będą służyły bezpiecznemu funkcjonowaniu i rozwojowi regionu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane z zapewnieniem właściwej infrastruktury, to oczywiście jesteśmy w Sokółce, w powiecie sokólskim i łączy tak naprawdę nas wszystkich, wszystkie te powiaty zgromadzone w okręgu numer 2, droga numer 8. No, chcielibyśmy, żeby wreszcie za tej kadencji, którą będziemy za chwilę rozpoczynać, ta droga została skończona i została to skończona w takim rozwiązaniu drogi ekspresowej dwupasmowej. Jak wiemy, teraz realizowane są inwestycje częściowe polegające na budowie obwodnic w systemie 2+1. No, my będziemy dążyć, bo oczywiście w ścisłej współpracy z rządem, czego dowodem jest tutaj obecność pana ministra Krajewskiego, będziemy dążyć do tego, żeby ta inwestycja zrealizowana została w schemacie drogi ekspresowej. Ale też łączą nas inne drogi. Tutaj akurat na terenie powiatu sokólskiego i monieckiego przebiega droga 671. Ona w części tuż przed Tykocinem jest już całkiem przyzwoita, bo była z naszych środków remontowana. Natomiast nie da się ukryć, że tutaj na tym odcinku przez Jasionówkę, Knyszyn, niestety jest rozbita i wymaga pilnej interwencji. I to bez względu na to, czy będzie budowana droga ekspresowa, a myślę, że będzie z Knyszyna do Korycina. Łączą również nas inne sprawy. Sprawy zdrowia. Otóż, szanowni państwo, my oczywiście z racji kompetencji wspieramy szpitale wojewódzkie, ale rozumiemy potrzebę zapewnienia bezpiecznej opieki zdrowotnej na wszystkich obszarach województwa. W związku też myślę, że i szpital w Sokółce, i szpital w Dąbrowie Białostockiej mają prawo liczyć na nasze wsparcie. Łączy nasz olbrzymi problem obszarów, szczególnie przygranicznych, a mianowicie problem depopulacji. I tutaj samorząd województwa, czy nasza koalicja deklaruje, że przygotuje taki program przeciwdziałania depopulacji. On będzie korespondował, będzie adekwatny do tego programu, który w tej chwili jest prezentowany przez rząd jako projekt, czyli programu wsparcia obszarów przygranicznych, ale będzie o tyle szerszy, że będzie dotykał problemów naszych lokalnych, czyli budowa żłobków, przedszkoli, stypendia dla absolwentów, którzy zechcą podjąć pracę i zostać w tych miejscowościach, bądź wsparcie dla rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego. Także też do tego jesteśmy przygotowani, będziemy to prezentować. Elementem może nie najważniejszym, ale w moim mniemaniu, szczególnie, że jesteśmy tutaj w tak pięknym otoczeniu w Domu Ośrodku Kultury, jest kultura i też tutaj jest nasza deklaracja, że wreszcie kultura trafi do wszystkich mieszkańców województwa, że każdy będzie miał równy dostęp, że kultura nie będzie kończyła się na placówkach wojewódzkich zgromadzonych w Białymstoku, ale te placówki ruszą w teren i taka sama możliwość obejrzenia spektaklu, koncertu czy festiwalu będą mieli mieszkańcy właśnie Sokółki, Dąbrowy, Sejn, Suwałk czy Augustowa. To też jest nasza taka myśl, żeby to
żeby to zrobić. Oczywiście w ramach współpracy ze środowiskami lokalnymi będziemy wspierać koła gospodyń wiejskich. Oczywiście w ramach działań związanych z bezpieczeństwem będziemy nadal wspierać ochotnicze straże pożarne. Będziemy budować społeczeństwo obywatelskie oparte o rozwój organizacji pozarządowych. Także ja tutaj nie będę mówił o wszystkich punktach programu, bo też za chwilę poproszę koleżanki i kolegów kandydujących z naszej listy, żeby też w tej sprawie zabrali głos. Ale mam nadzieję, że przekonujemy Państwa tymi zapowiedziami do tego, że rządy w tym województwie trafią w odpowiedzialne, kompetentne i doświadczone ręce. Trafią do ludzi, którzy umieją ponosić odpowiedzialność i wiedzą, czego oczekuje społeczeństwo. Także dziękuję bardzo za te krótkie, za możliwość tego krótkiej prezentacji programu. I teraz przejdę już do kandydatów. Cezary Ciślukowski, lider listy z Komitetu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe. Na co dzień jestem wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W swojej karierze publicznej, długiej już karierze publicznej, pełniłem różne funkcje publiczne, tak jak wojewoda suwalski, jak właśnie radny sejmiku województwa podlaskiego od pierwszej kadencji, od 1999 roku, członek zarządu województwa podlaskiego, wiceminister zdrowia. Również tworzyłem i prowadzę dwie duże organizacje pozarządowe, czyli Stowarzyszenie Euroregion Niemen i Lokalną Grupę Rybacką. No i mam nadzieję, że te moje doświadczenie i kompetencje i wiara w to, że potrafimy wspólnie zmieniać rzeczywistość, pozwolą mi uzyskać mandat do sejmiku. Na miejscu trzecim na naszej liście jest pani Agnieszka Szczygielska, reprezentująca powiat sokulski. I bardzo proszę cię, Agnieszko, żebyś teraz rozwinęła, no można powiedzieć, informacje o sobie i o swoim programie. Agnieszka Szczygielska, jestem pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracuję z rolnikami od 23 lat. Znam problemy rolnictwa i nie tylko. Też jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Też działam bardzo wiele społecznie. Działam też na rzecz kobiet, na rzecz środowiska rolniczego. Jestem prezesem zarządu powiatowego PSL-u w Sokółce. No cóż, stawiam na kobiety. I idę właśnie do samorządu województwa podlaskiego po to, żeby jako kobieta mieć realny wpływ na jego rozwój. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać, mieszkańców Sokółki, powiatu i całego okręgu drugiego. Jestem mieszkańcem Augustowa. Z samorządem praktycznie związany jestem od lat 90. Zdobywałem doświadczenie będąc radnym miasta Augustów. Przez lata byłem kierownikiem, dyrektorem placówki powiatowej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Poznałem także ten szczebel, a od kilkunastu lat jestem radnym województwa podlaskiego. Tak jak tutaj już pan minister wspominał, pracując w poprzedniej kadencji w zarządzie województwa i dzisiaj jadąc tą drogą Dąbrowa-Sokółka, sądzę, że to jest jedno z największych osiągnięć w poprzedniej kadencji. Rozpoczęcie i mimo olbrzymich perturbacji sfinalizowanie realizacji tej inwestycji tak niezbędnej i potrzebnej tutaj w tej części i powiatu i województwa. Oprócz tej działalności jako radny także wspieram NGOsy, OSP, którego jestem członkiem, OSP Lipowiec Augustów. Także pracuję kierując Lokalną Grupą Działania Kanał Augustowski, a od 4 lat zainicjowałem i doprowadziłem do rejestracji Stowarzyszenia Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny, który swoim zasięgiem obejmuje także kilka gmin powiatu sokulskiego, między innymi Sokółkę, Kuźnicę, Szudziałowo, Korycin, Janów czy Suchowol. Nazywam się Zdzisław Dąbrowski, urodziłem się i mieszkam Chojnowie, to jest gmina Trzcianne, powiat moniecki. Przez 17 lat służyłem dla ludzi jako wójt gminy Trzcianne. Przez 8 lat pracowałem w PEC-u w Mońkach. Szanowni Państwo, dużo tutaj wymienił spraw nasz lider, ale tutaj chcę potwierdzić jedną rzecz. Mimo, że mieszkam w powiecie monieckim, daleko od granicy, to jednak dzwonią ludzie, bo też prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne z Polski, czy tutaj jest bezpiecznie. Czy faktycznie jest tak groźnie, jak gdzieś tam w Polsce słyszą? Chcę to wszystkim powiedzieć, że
tutaj jest bezpiecznie. My się czujemy bezpiecznie i wszyscy, którzy przyjadą do nas, też powinni się czuć bezpiecznie, bo tu jest bezpiecznie w tej chwili. Szanowni Państwo, też idę do sejmiku, dlatego mam to w genach, żeby pomagać. Pomagać po prostu ludziom, pomagać rolnikom, pomagać samorządom. Tu już zostało dużo rzeczy wymienionych, co będziemy robili. Dlatego wspólnie myślę, że jesteśmy silni, zwarci i te wszystkie zadania, które tutaj były wymienione, jesteśmy w stanie dla Państwa spełnić. Szanowni Państwo, z zawodu jestem nauczycielem. Od 10 lat pełnię funkcję dyrektora w drugim liceum ogólnokształcącym w Augustowie imienia Polonii i Polaków na świecie. A więcej niż 10 lat jestem nauczycielem. Nauczycielem bardzo uważnym na potrzeby dzieci. I lider listy przedstawił nasz program bardzo szczegółowo. Każdy z kandydatów specjalizuje się w innym obszarze. Ja, szanowni Państwo, z racji na wykonywany zawód widzę ogromną potrzebę inwestowania w nasze dzieci. Ogromną potrzebę inwestowania w społeczeństwo, w ludzi. Pogubiliśmy nasze dzieci. A staraliśmy się inwestować w infrastrukturę, w budownictwo, w rozwój tego, co było potrzebne. W tym wszystkim zagubiliśmy dzieci. Dzieci potrzebują naszej uwagi. Najwyższy czas, szanowni Państwo, zadbać o ich dobrostan psychiczny. A drugim obszarem, który mnie bardzo dotyka i uważam, że trzeba się nim zająć, to opieka nad ludźmi starszymi. To jest źródło doświadczeń. To jest źródło, z którego młodzi ludzie mogą czerpać. Ludzie ci zasługują na opiekę. Zasługują na instytucje kultury, które pozwolą im godnie spędzać czas. I oczywiście potrzebują opieki medycznej. Myślę, szanowni Państwo, że program przedstawiony, szczegółowe programy przedstawione przez każdego z nas, z kandydatów, pozwalają zadbać o przyszłość naszą, najbliższą naszą przyszłość, że ona będzie bezpieczna. A my wszyscy w tej przyszłości będziemy czuć się dobrze, będziemy mieli możliwość rozwijać się przede wszystkim w zdrowiu i bezpieczeństwie. Dlatego, szanowni Państwo, liczę na Was. Miejsce numer 10. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przyszedł czas na prezentację kandydatów do powiatu sokólskiego. Okręg numer 2, który obejmuje gminy Janów, Korycin, Suchowola. Liderem naszej listy jest Marek Banel. Zapraszam kolegę. Marek Banel prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Olszynka, jest szczęśliwym ojcem, ma trójkę dzieci, aktywnie działa na rzecz rolników w Podlaskim Związku Rolników i Producentów Mleka. Jest w naszym środowisku rolników bardzo pozytywnie postrzegany i idzie do wyborów po to, żeby wspierać rolników i nasz obszar tutaj powiatu sokólskiego. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która reprezentuje okręg drugi, jest Agnieszka Bolesta. Agnieszka Bolesta mieszka w Jatwiezi Dużej, ma 42 lata, z wykształcenia i zamiłowania jest rolnikiem, pochodzi z gminy Suchowola, oczywiście mówię, urodziła się w Janowie, ale od 21 lat jest mieszkanką gminy Suchowola, jest aktywnym sołtysem, prowadzi gospodarstwo rolne wraz z mężem i dziećmi, kandyduje do Rady Powiatu jako kobieta, żeby mieć realny wpływ na rozwój powiatu sokólskiego. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Jakub Baranowski pochodzi z Zielonego Gaju, dzisiaj jest nieobecny. Jest on lekarzem technikiem weterynarii, pracuje jako zootechnik w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz i ma zainteresowanie historię, kulturę, oczywiście bardzo lubi podróżować. Kolejnym kandydatem z naszej listy jest Piotr Kiśluk. Z Suchowoli jest rolnikiem, producentem mleka, szczęśliwym ojcem od 2014 roku, radnym gminy Suchowola. Magistrem ekonomii, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejnym naszym kandydatem jest Ewa Michnowicz, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie prawa administracji samorządowej. Jest certyfikowanym przewodnikiem turystycznym po województwie podlaskim. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym, gdzie organizowała pracę Rady Gminy i komisje. Doskonale poznała realia pracy organu samorządowego stanowiącego
i kontrolowanego, jakim jest Rada, oraz przepisy, które regulują zakres jego działania. Zajmowała się promocją naszego regionu, organizacją różnego rodzaju festynów. Jest osobą zorganizowaną, której bardzo zależy na aktywizacji i poprawie życia społecznego. Dziękuję bardzo. Kolejny okręg numer 3, obejmujący gminy Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra i Szudziałowo. I liderem naszej listy jest Aneta Huryn. Bardzo proszę. Jest mieszkanką gminy Sidra. Jest szczęśliwą żoną i matką trzech synów. Wraz z mężem prowadzi od 2008 roku działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne. W wyborach do Rady Powiatu startuje po to, aby jako kobieta mieć realny wpływ na jego rozwój. Czyli powtarza się nasze hasło. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli Państwo oddacie 7 kwietnia na nią głos. Dziękuję bardzo. Artur Tomasz Laskowski, urodzony w Sokółce, zamieszkujący w Talkowszczyźnie. Od 25 lat przedsiębiorca, rolnik i szczęśliwy ojciec. Dziękuję bardzo. Dorota Polewko, kolejna nasza kandydatka. Dorota Polewko zamieszkuje w Juraszach, w gminie Sidra. Mama 30-letniego Dawida, który jest głęboko niepełnosprawny. Prezes Stowarzyszenia Aktywni Sokółka, oddziału terenowego Stowarzyszenia Aktywni Białystok, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Inicjatorka powstania w Sokółce ośrodka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek powstał, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz aktywizować osoby dorosłe cierpiące na głęboką niepełnosprawność. Startuje w wyborach do Rady Powiatu, aby działać na rzecz poprawy jakości życia i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Robert Załuska niestety jest nieobecny. Zatrzymały go sprawy zawodowe. 40-letni rolnik, ma dwoje dzieci, ukończył technikum mechanizacji rolnictwa w Supraślu. Odbył też zasadniczą służbę wojskową. Od 2007 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Interesuje się kinem, muzyką, chętnie udziela się charytatywnie, lubi pomagać ludziom w potrzebie. Kolejna osoba, Joanna Domalewska-Rybi, Łazińsko. Pochodzi właśnie z tej wsi, jest żoną, mamą. Jej zawód to leśnik, a pasją jest łowiectwo, które da się połączyć wbrew obiegowym opiniom z miłością do zwierząt. Mimo że dziś nie jest to popularne, jako wykształcony przyrodnik wierzy, że każdy mieszkaniec może czuć się w naszym powiecie jak u siebie, bez względu na to, czy jest ekologiem, myśliwym, czy też leśnikiem. Zawsze będzie dążyła do tego, by tak się stało. Dziękuję bardzo. Kolejny nasz kandydat z tego okręgu, ostatni, ale pierwszy w działaniu, Agnieszka Kasprzyk-Pryzmont, mieszka w Talkowszczyźnie, ma 29 lat, jest leśniczką, pszczelarką i ogólnie kobietą wszechstronnie uzdolnioną. Lubi naukę, angażuje się, napisała tak, lubi naukę, a moje zaangażowanie jest fundamentem rozwiązywania nawet najbardziej nietypowych problemów. Super. Dziękujemy. Kolejny nasz okręg numer 4, którego liderem jest Sławomir Sawicki. Bardzo proszę, czy Sławku sam chce zabrać głos, czy... Nie, powiedz. Powiem. Powiem. No powiem, co nieco. Mieszka w Sokółce, z wykształcenia inżynier elektryk i jest prezesem Agromechu. Tak, jest. Czy coś dodamy? Bardzo proszę. Naszym hasłem, żeby wszyscy widzieli, jest mieszkam w Sokółce, chcę tu żyć i chcę tu mieszkać. W przeciwieństwie do tego, co się dzieje u nas w Sokółce, że wszyscy jest, Sokółka się wyludnia, więc... Po prostu takie hasło chyba jest najbardziej dla nas tutaj potrzebne. Tak jest. Kolejną osobą na naszej liście numer 2 jest Krzysztof Szczebiot. Okręg numer 4, pozycja numer 2. Krzysztof Szczebiot jest nauczycielem, działaczem samorządowym i społecznym. Jako dyrektor w szkole podstawowej numer 2 w Sokółce doprowadził do powołania oddziałów integracyjnych w tej szkole. Od 1 stycznia 1999 roku jest radnym powiatu sokólskiego, był radnym powiatu sokólskiego, a w latach 2006-2014 był zastępcą burmistrza Sokółki, następnie członkiem Rady Powiatu Sokólskiego. W obecnej kadencji jest radnym Rady Miejskiej w Sokółce, prezes Stowarzyszenia Kładka. W swojej pracy zawodowej i społecznej największą uwagę przywiązuje do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie. Coś dodamy? Proszę bardzo. Zdanie. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy Sokółki i powiatu, bez Waszej decyzji 7 kwietnia nie będzie zmiany we władzach różnych szczebli, która nam się podoba lub nie, ale zdecydujmy, kto będzie rządził i miał wpływ na nasze codzienne życie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Kolejną osobą numer 3 w okręgu czwartym obejmującym gminę Sokółka jest Joanna Trzeciak. Ma 51 lat, związana jest z Sokółką, dziś jest nieobecna ze względu na chorobę. Absolwentka kierunku zakresu finansów i rachunkowości. Od 20 lat związana z rolnictwem. Jest obecnie pracownikiem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedsiębiorcą, skuteczna w swoich działaniach, zawsze blisko ludzi i dla ludzi. Kolejną osobą, czyn numer 4, Wiktoria Deputat. Zapraszam serdecznie. Wiktoria jest młodą, pełną energii, zaangażowania w życie społeczne. Jak napisała, przyszła pora na zmianę pokoleniową. I od młodych ludzi zależy wizja i kreacja przyszłości. Dlatego biorę sprawy w swoje ręce i startuję w nadchodzących wyborach samorządowych. Dziękuję bardzo. Super. Halina Rećko, zapraszam serdecznie. Halina Rećko mieszka we wsi Planteczko, jest szczęśliwą żoną i mamą, z zawodu jest rolnikiem, ogrodnikiem, pracuje w małej gastronomii, udziela się społecznie. Do niedawna pani sołtys wieloletnia wsi Planteczka, naprawdę bardzo, z bardzo szerokim zainteresowaniem i działaniem na rzecz swojej wsi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Takim moim ważnym teraz hasłem też jest, bo wszyscy mówią, łączmy się, myślmy, dzielmy się. A najbardziej potrzebna jest nam prawda, szczerość, zaufanie, a najbardziej, jak to się mówi, hasło wypowiada słowa. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Aby nam zawsze była ta potrzebna zgoda. Dziękuję. Dziękujemy. Kolejną kandydatką na naszej liście jest Urszula Paruk, niestety dziś nieobecna. Jest to młoda rolniczka prowadząca gospodarstwo rolne wraz z mężem, ma trójkę dzieci, jest szczęśliwą mamą i żoną. I startuje do powiatu sokólskiego z numeru 6. Kolejną osobą jest Bogdan Fidziukiewicz, również nieobecny. Rolnik ze wsi Ostrówek, prowadzi gospodarstwo rolne od 30 lat o profilu ogrodniczo-roślinnym, ma dwóch wspaniałych synów. I tu Państwu jeszcze ja bym chciała przekazać właśnie, jaki mamy nasz program do powiatu sokólskiego. Tak wybrzmi to na ulotkach naszych kandydatów. O co idziemy? Stawiamy na nowy wizerunek naszego powiatu. Nasz powiat to nasza wspólna sprawa. Tu chcemy mieszkać i tu chcemy żyć. I będziemy walczyć o przywrócenie współpracy powiatu sokólskiego ze wszystkimi gminami. Usprawnimy opiekę medyczną i efektywne wsparcie szpitali powiatowych, szczególnie w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Będziemy wspierać przedsiębiorców, rolników w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w ich rozwoju i działalności. Będziemy promować potencjał gospodarczy, turystyczny, sportowy, kulturalny i edukacyjny naszego powiatu. Stawiamy również na rozwój infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Dziękuję bardzo.